Baronski, kanał Onigames.pl, witajcie. Nie wiem jak wy, ale ja jestem wielkim fanem serii Forza Horizon. Zespół Playground Games wykreował markę, która wyprzedziła całą konkurencję o kilka długości. To nie jest różnica klasy, ale kilku klas. Z jednej strony to dobrze, że Microsoft ma tak duży ekskluzywny tytuł, a z drugiej chciałbym mocnego powrotu czy to Burnouta, czy Test Drive Unlimited, czy choćby Need for Speed, którą to serię Electronic Arts w ostatnich latach stopniowo zabija. Forza Horizon nie ma więc z kim przegrać, ale to zarówno przywilej, jak i przekleństwo. Łatwo bowiem popaść w samozadowolenie i po prostu odcinać kupony. Bo choć daleko jestem od ostrej krytyki Horizon 5, to jednak formuła tej serii zaczyna się powoli wyczerpywać. W piątce lądujemy tym razem w Meksyku, który twórcy reklamowali jako największą i najbardziej różnorodną mapę w historii serii. I tak rzeczywiście jest, choć od razu zaznaczyć muszę, że nie jest to różnica wielka. Całą mapę da się objechać w około 15 minut, co zresztą będziecie robić w jednym z zadań. Owszem, fajnie się wdrapać tu na szczyt wielkiej góry i w pobliżu wulkanu, rzucić okiem na przepastne tereny poniżej, ale faktem jest też to, że czwórka czy trójka nie muszą chować głowy w piasek. W ogóle pierwsze wrażenie miałem lekko mieszane co do piątki, bo nie zagłębiając się jeszcze w główną oś rozgrywki i dowolnie eksplorując świat, natykałem się po prostu na randomowe wyścigi i tereny, które nie miały w sobie niczego dla Meksyku charakterystycznego. Coś takiego, co aktualnie oglądacie na ekranie, mogłoby z powodzeniem znaleźć się w każdej z kilku poprzednich części i nikt by się nie zorientował. Na szczęście im dalej w las, tym gra zaczęła podsuwać kolejne mega widowiskowe aktywności, które potwierdziły mi, że początkowy odbiór raczej był mylny. Mamy tu bowiem i bardziej pustynne rejony, w których można natknąć się na słynne wyścigi Baja. Mamy gęstą dżunglę z pięknymi widokami, wodospadami i ptakami wzbijającymi się z wody, czy choćby charakterystyczne miasto z kolorowymi budynkami i ciasnymi uliczkami. Jest naturalnie również nadmorski kurort, czy wspomniany już wulkan, który reklamowany jest jako najwyższa góra w Forza Horizon, no i to wszystko naprawdę może się podobać. Tym bardziej, że autorzy zaproponowali tym razem nieco inny system progresu. Dalej oczywiście trzeba zaliczać standardowe aktywności, ale oprócz tego odkrywamy kolejne fragmenty przygody, które po pierwsze odsłaniają nam przystanki festiwalu Horizon, ale i dostarczają unikalne zadania do zaliczenia. Mogą to być typowe pokazówki w rodzaju ścigania się z pociągiem czy skuterami wodnymi, ale też eksplorowanie okolicy w poszukiwaniu fantów, czy spokojniejszych aktywności pokroju robienia zdjęć jakimś obiektom. Najfajniejsze w nich jednak jest to, że poznajemy kolejne, najbardziej unikatowe dla Meksyku miejsca, co pozwala odpowiednio wczuć się w klimat. Generalnie całość dużo bardziej podoba mi się niż Anglia w czwórce i spokojnie może stawać w szranki z moją ulubioną Australią z trzeciej części. Pod względem oddania klimatu Meksyku jest więc bardzo dobrze, ale do oprawy graficznej trochę bym się jednak przyczepił. Tak, są to najładniejsze wyścigi w otwartym świecie na rynku. I tak, dostały kilka poprawek w rodzaju jeszcze większego zasięgu rysowania obiektów, lepszego oświetlenia, czy świetnego efektu dymu wydobywającego się spod kół. Co z tego jednak, skoro silnik tak naprawdę niewiele zmienił się od czasu trzyletniej już czwórki. Mamy tu niestety to, czego się trochę obawiałem. Postawienie przez Sony i Microsoft na ciągłe wspieranie starszych konsol będzie owocować właśnie takimi grami. Niby pięknymi, niby ładniejszymi, a jednak tkwiącymi korzeniami w starszej generacji. Forza Horizon 5 na Xbox Series X startuje co ciekawe w trybie jakości, a więc 30 klatkami na sekundę w natywnym 4K. W menu jest dostępny tryb wydajności, który zapewnia 60 fpsów, ale rozdzielczość jest już wtedy dynamiczna i co prawda celuje w 2160p, ale potrafi spadać do około 1600p, co naturalnie i tak jest dobrą wiadomością, no ale czwórka wspierała jednak 4K60. Nie to jest jednak najważniejsze. Design świata, to jak zachowuje się publiczność, wymarłe ulice miast, to jest dalej stara generacja. Chcę przez to powiedzieć, że Horizon 5 jest trochę jak Horizon 2, która była przecież częścią cross-generacyjną. Miała pójść także na Xboxie 360, przez co nie pokazywała w swoim czasie pełnego potencjału Xboxa One.
Mam wrażenie, że tak samo jest właśnie z piątą częścią. Skoro ma być w pełni grywalna nawet na Xboxie One z 2014 roku, nie mogło się obyć bez pewnych kompromisów. W efekcie mamy więc stosowne skalowanie. Na Xboxie serii S też są dwa tryby do wyboru, 30 klatek i celowanie w 1440p oraz tryb wydajności z 60 fpsami i celowaniem w 1080p. No i wreszcie mamy starego Xboxa One i Xboxa One X. Co ciekawe, na tym ostatnim rozdzielczość jest dynamiczna i celuje również w 4K, choć płynność została zablokowana na 30 fpsach. Najstarszy Xbox One to z kolei 30 klatek w około 1080p, choć spadki potrafią sięgać wartości około 800. Podsumowując to wszystko, gra na wszystkich konsolach wygląda bardzo dobrze, ale nie rozwija skrzydeł na Xboxie serii X. To zwyczajnie nie jest możliwe, jeśli nawet 7-letnie sprzęty mają ją pociągnąć w dobrej jakości. Mi brakowało tu pewnego przeskoku, bo jednak spodziewałem się trochę więcej. Moim zdaniem najwyższa pora, żeby ruszyć kilka elementów, bo sztucznie gestykulujące, rzekomo rozmawiające ze sobą osoby na scenkach przerywnikowych, czy brak życia, zwłaszcza w miastach, to już nie przystoi w dzisiejszych czasach. No ale właśnie, jak twórcy mają dać nam więcej życia, skoro stary Xbox One nie mógłby tego udźwignąć? Jestem jednak pewien, że za jakieś 3 lata, gdy już dostaniemy część szóstą i twórcy będą mogli odskoczyć od starszych maszyn, stosowny przeskok dostaniemy. Wiem, że trochę rozwlekam się na temat oprawy, ale chcę przez to powiedzieć, że przez tę cross-generacyjność Forza Horizon 5 to po prostu stara gra na nowej mapie. Jasne, że nie sposób się tu nudzić, bo wyścigów i różnego rodzaju aktywności jest tu całe zatrzęsienie, ale tak samo przecież było w czwórce. Chciałbym w całej kampanii jakiejś nowości. Nie wiem, może jakiejś sensownej fabuły. Może jakiegoś podtrybu kariery, w którym wspinalibyśmy się po drabince, startując od najsłabszych samochodów. Czy też może bardziej sensownych dialogów, bo te tu obecne przypominają lanie wody o niczym. Chciałbym zobaczyć jakiś krok do przodu, bo jak dla mnie nie jest nim możliwość tworzenia swoich eventów. Większa kustomizacja pojazdów, czy nacisk na wydarzenia i nieco większą eksplorację, o czym już wspominałem. Twórcy mają praktycznie perfekcyjnie funkcjonującą grę z otwartym światem, ze zmiennymi porami roku, z toną zadań i aktywności nie tylko w singlu, ale i w multiplayerze, więc czas na jakąś większą, bardziej zauważalną nowość w rozgrywce. Finał jest jednak taki, że choć narzekam na wtórność Forza Horizon 5, to i tak nie mogłem się od niej oderwać przez dobre kilkanaście godzin, a strzelam, że spędzę z nią jeszcze pewnie ze dwa razy tyle. Eksplorowanie tej wielkiej mapy wciąga jak zawsze. Możliwość przetestowania ponad 500 samochodów i posłuchania przy tym świetnej muzyki z jednej z kilku dostępnych stacji chyba nigdy mi się nie znudzi. Wyścigi ciągle włączają syndrom jeszcze jednego razu i zwyczajnie nie sposób od gry odejść. Tutaj nawet jak się nic nie dzieje, to jednak coś robimy, bo jadąc do jakiegoś znacznika zdobywamy punkty doświadczenia czy perki dla konkretnych samochodów i co chwilę trafiamy, jeśli nie na pomiar prędkości, to na sekcję driftowania czy tablicę do rozbicia. Tak właśnie powinien wyglądać perfekcyjnie skonstruowany świat w grze wyścigowej. Świat, w którym są wyścigi szosowe, przełajowe, pustynne, nie brakuje też driftu czy street racingu. Mamy tu czasówki, standardowe wyścigi na kilka okrążeń, czy też oskryptowane, efekciarskie wydarzenia i nieco eksploracji w rodzaju słynnego już szukania baraków z zapomnianymi wozami, które potem są odnawiane i gotowe do jazdy. Cóż, to wszystko fani serii doskonale znają i za to ją kochają. Mogę więc ponarzekać na to, że w sumie piątka to po prostu nowa mapka na starych zasadach. Na to, że nie jest rewolucją, ba, nawet ciężko to mówić o większej ewolucji, tak samo zresztą pod względem silnika graficznego. Nie zmienia to jednak faktu, że dostaliśmy właśnie najlepiej wyglądające i najbardziej grywalne wyścigi z otwartym światem, jakie można dzisiaj kupić. Twórcy zagrali zachowawczo, przez co łatwo moim zdaniem uzasadnić noty w rodzaju 10 na 10, bo to praktycznie perfekcyjna gra z otwartym światem, ale i 8 na 10, bo też mocno wtórna. Ja staję gdzieś po środku i wystawiam 9 na 10. Za to, że bawiłem się świetnie i Meksyk okazał się naprawdę interesującą mapką, po mniej interesującej moim zdaniem oczywiście, Anglii. W
kolejnej części oczekuję jednak jakichś bardziej zauważalnych zmian i dodatków, bo seria powoli zaczyna zjadać własny ogon. Na koniec chcę zaznaczyć, że na kanale OnlyGames.pl2 umieściłem dwa spore fragmenty gameplayu. Jeden, w którym zaliczam wydarzenie polegające na objechaniu całej mapy i drugi z kilkoma wyścigami. Jeśli jeszcze Wam mało, zapraszam do oglądania. Linki znajdziecie w opisie pod filmem. Zapraszam także oczywiście do komentowania. Dajcie znać, co Wy myślicie o piątce i czy według Was seria powinna już powoli wychodzić poza utarte schematy, czy wystarcza Wam dodanie nowej mapki do już znanej formuły rozgrywki. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnych materiałach.